czekamy na trenera Kruczka. Pierwszą część poświęcimy imprezie, która już się już za nami, czyli Puchar Świata, który miał miejsce w styczniu, i poproszę pana trenera o zabranie głosu jako taki głos podsumowujący imprezę. Oświadczam się, był bardzo udany, bezpośrednio po Pucharze uzyskaliśmy bardzo wysokie oceny za przeprowadzenie tego Pucharu. Oceny oczywiście o charakterze organizacyjnym ze strony tego delegata technicznego Badera Obera i innych członków zespołu, którzy brali udział w tych wszystkich międzynarodowych. Potem nastąpiła taka sytuacja w Sobie Górze. Okazało się, że do tego była świata były drobne uwagi, drobne, powtarzam. Ponieważ podczas konferencji nie było przedstawiciela Wisły na tej konferencji, a padło pytanie, czy jesteś z Wisły i może wyjaśnić te problemy, które nastąpiły. Była świata, powtarzam, jest pierwszy raz w zimie był organizowany w Wiśle. Ponieważ nie było nikogo, tak dość lekko skreślono wtedy ten Puchar Świata w Wiśle. Przejdę tutaj do konferencji w Dubrowniku, gdzie odbyliśmy kilka spotkań z przewodniczącym Komisji Kalendarzowej Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, czyli Paulem Gansek-Uberem, również Patrem Uberem, również z niektórymi członkami Komisji Kalendarzowej, tak generalnie również Komisji Skoku, między innymi z Rostislawem Josikiem, który stanowi dość mocny punkt, mocny głos na tej komisji. Te osoby nas poparły w tych staraniach, napisaliśmy wcześniej im odwołanie, nie ustosunkowując się do tych zarzutów, tylko zapewniając, że te ustępki, które zostały wytknięte, będą po prostu, nie powtórzą się, będą naprawione. A chodziło tu o w zasadzie takie drobne rzeczy, impreza niskobudżetowa, na przykład określona, nie wiedzieliśmy, co to właściwie znaczy, ponieważ wszystko odbyło się zgodnie z regułami. Niemniej jednak w związku z tym, z tą informacją, postanowiliśmy, żeby grupy zagraniczne, nasi zawodnicy, jak przyjadą tutaj na te zawody, żeby zamieszkali w hotelu Gołębieski, ponieważ przez, że tak powiem, między wierszami dało się wyczuć, że hotele, które z których korzystali zawodnicy zagraniczne, jakby no, mają nieco zbyt niski standard. Będą mieć zawodnicy zakwaterowani podczas letniego Grand Prix i zimowego Pucharu Świata 16 stycznia, tutaj właśnie w hotelu Gołębieskim. Generalnie muszę powiedzieć tak, a więc potem na komisji skoków, ja dokończę tylko temat Dubrownika, ten kalendarz został przedstawiony i zaakceptowany, tam już nie było żadnych dyskusji na ten temat, w związku z tym tak dość miękko go skreślono i dość miękko go przywrócono, ale uważam, że na to zasługujemy, a zasługujemy nie tylko z powodu tego, że mamy piękny obiekt, że organizacja zawodów została wielokrotnie potwierdzona w górach kontynentalnych oraz w letnich Grand Prix, ale również dlatego, że siła polskich skoków, sportowa siła polskich skoków jest bardzo wysoka, że zainteresowanie skokami w Polsce jest w tej chwili największe na świecie. Pokazały dwa analizy, które przedstawił INFRONT, czyli organizacja zajmująca się handlem sygnałem telewizyjnym. Oni zbierają te wszystkie informacje, takie przedstawili. Również w biegach było podobnie. Największe zainteresowanie biegami na świecie generalnie było w Polsce, proporcjonalnie oczywiście do liczebności naszego kraju, ale generalnie były te wskaźniki najwyższe. W związku z tym w zasadzie byliśmy no, w dobrej myśli, że te zawody zostaną przywrócone. Zostały przywrócone, ten Puchar Świata mamy trenerów Piotra Fijala, Roberta Matyje, który będzie miał opiekę nad tą grupą młodzieżową, oraz asystentów Piotra Fijasa, Piotra Kiewowskiego. W związku z tym to szkolenie będzie się odbywało w podobny sposób, jak mówimy, czyli program przygotowania, program szkoleniowy, który sprawdziliśmy w ubiegłym roku, będziemy realizować również w podobny sposób z poprawkami, które wynikały z doświadczeń tego sezonu. Natomiast całą linię przygotowań zachowamy, ona bardzo dobrze nam wyszła, ponieważ została sprawdzona na roku przed Igrzyskami Olimpijskimi. Będzie moim zdaniem i według mojego doświadczenia miała jeszcze dużą świeżość oddziaływania również w sezonie olimpijskim. W związku z tym, jak gdyby nie trzeba nam szukać jakiejś nowej drogi, tylko tą drogą pójdziemy i wydaje mi się, że to powinno wypalić.
być. Ale oczywiście to wszystko jeszcze przed nami. Z przygotowaniem już ruszyły zawodnicy, trenerzy. W tej chwili już od ponad miesiąc realizują trening, a tak jak mi przed chwilą Piotrek Żyła mówił, już oddało to po prostu spokój, co jest dostaw tam dość dużą, chociaż w ubiegłym roku sprawa jeszcze więcej. Moim zdaniem w okolicznym zawodnicy powinni to rzeczy nie skakać i przygotowywać się głównie do zimy, a nie do letnich startów. Chociaż patrząc na to, co już wiem w tej chwili od trenerów, poziom naszych zawodników jest na tyle dobry na teraz, że trzeba się raczej też spodziewać dobrych występów lody. Ja dziękuję, raczej oddaję głos. Dziękuję. A teraz poprosiłem pana Andrzeja Mosowicza o podsumowanie zawodów zimowych. To znaczy, proszę Państwa, witam od Was. Chciałbym dwa zdania do tego dorzucić, co pan prezes powiedział. Kierowałem tym komitetem organizacyjnym i bardzo przykro mi było, że na komisji kalendarzowej podjęto decyzję o nieumieszczaniu nas w drafcie w ogóle na sezon 2013-2014. Według naszej oceny te zawody przebiegały dobrze, a przede wszystkim to pisała publiczność. Ja chciałbym tu Państwu, szczególnie paniom i panom dziennikarzom, podziękować za jedną ważną, istotną rzecz. Wykonaliście kilkanaście telefonów do pana Hofera i innych działaczy FIS-u. Ja osobiście, rozmawiając z wami, czułem to poparcie i wsparcie naszych działań, żeby odzyskać ten puchar. I myślę, że te pytania trudne, które pan Hofer otrzymywał od polskich dziennikarzy, też miały wpływ na decyzję na tak. Popytano, a dlaczego w Finlandii, gdzie garstka ludzi to organizuje, czy w innych krajach to się odbywa, a u nas, gdzie jest 6-7 tysięcy widzów, takich zawodów nie ma. Chcę Państwu powiedzieć, że mam świadomość popełnionych błędów, dlatego podjąłem pewne personalne decyzje, niektóre osoby zostały zastąpione przez inne. W rozmowach z ludźmi, którzy uczestniczyli w tej komisji kalendarzowej, dowiedziałem się, że nie bez znaczenia było to, że transmisja została wyprodukowana nie w takim systemie, jak Europa tego oczekuje. Tak to zostało jednoznacznie powiedziane. A poza tym, proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, organizowanie zawodów w środku tygodnia nie sprzyja koniunkturze i ciężko jest to zorganizować, sprzedać to medialnie, dlatego zostało to nazwane, jak ja podejrzewam, niskobudżetowe nazwanie tego przedsięwzięcia wiąże się z tą sytuacją. Oczywiście nie będę tu ukrywał, że nawaliła nam ochrona na obiekcie, nie zapewnili takiej komunikacji, jaką oczekiwaliśmy od nich. W związku z tym jest już inna firma będzie dokonywać ochrony tej imprezy. Pomimo tego, że te błędy drobne były, sądzę, że nie miały one większego wpływu na to, że ta impreza została dobrze oceniona i powtórnie wróciła. To jest najważniejsze i my się cieszymy, że mamy tę imprezę ponownie w naszym mieście, bo jest to dla nas bardzo ważne. Nie będę wyciągał innych błędów, bo ja jeszcze raz mówię, kto nic nie robi, nie popełnia drobnych błędów, powtarzam drobnych, dlatego posypujemy głowę popiołem, bierzemy się do roboty, dlatego dzisiaj jesteśmy gośćmi w hotelu Goemieski. Tutaj teraz się będzie mieścić baza już właśnie odlepki, krąpli tych zawodów, gości naszych, których będziemy na naszym terenie gościć. To tyle w temacie podsumowania tej imprezy. Natomiast później w drugiej części powiemy o aktualnych przygotowaniach i programie i niespodziankach. Dziękuję bardzo. Państwo okazję zobaczyć na stole. Mam nadzieję, że część już go też znało.
medialnie troszkę funkcjonuje. To jest takie wspólne działanie Komitetu Organizacyjnego i władz Wisły. Wusław jest maskotką, która ma przede wszystkim promować postawy proekologiczne. Chętnie się w to łączyli nasi kadrowicze i ogólnie jest taka duża przychylność na promowanie ekologii ze strony tej święta skoków. I Gustaw swoją obecnością będzie chciał zachęcać wszystkich, że można kibicować, można się fajnie bawić, ale jednocześnie będzie zachęcał tego, żeby pamiętać, żeby ustalić po sobie wyglądek. I teraz mam nadzieję, że płynnie tutaj poproszę pana Andrzeja o przedstawienie programu letniego Program, państwo pewnie znacie, ale tak dla przypomnienia, rozpocznę 1 sierpnia o 10 jest odprawa techniczna, o 15 początek pierwszej z dwóch serii treningowych, które muszą się odbyć zgodnie z regulaminem. A godzinę 17 przewidujemy kwalifikacje do konkursu indywidualnego sobotniego. Przypomnę, że w piątek rozgrywamy konkurs drużynowy i przechodząc dalej, około godziny 19 przewidujemy tu wspólnie z władzami samorządowymi miasta Wisły ceremonię wręczenia numerów. Pan burmistrz pewnie powie, jakie są założenia, ale chciałbym państwu przypomnieć, że jesteśmy wtedy w okresie odbywania się 50. jubileuszowego tygodnia kultury Beskidzkiej. Ja wiedziałem, bo pan burmistrz chciałem zaznaczyć. I w związku z tym są to dwie imprezy. Próbowaliśmy czynić wszystko, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać i żeby jedni drudzy ludzie, którzy przyjeżdżają do Wisły, mogli z tej oferty kulturalnej i sportowej skorzystać na ołowa. Dekorecja, jak zawsze, odbywa się bezpośrednio po zakończeniu konkursu. 3 sierpnia, również 18.30, to jest sobota, początek serii drobnej, 19.30 pierwsza seria konkursu indywidualnego i punktualnie o 20.30, bo jesteśmy wtedy na antenie telewizji publicznej, seria finałowa, dekoracja po zakończonych zawodach. Proszę państwa, na dzień dzisiejszy zgłosiło się już 8 technik. I są to Japonia, Austria, Norwegia, Niemcy, Czechy, Włochy, Słowenia, Szwajcaria. Jest pan dyrektor sportowy, jeszcze Polska się nie zgłosiła, ale pewnie się zgłosi. Szwajcaria, proszę państwa, to jest jednoosobowa kadra i domyślacie się, że będziemy gościć po Wiśle Simona Alana. Chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o logistyce tego przedsięwzięcia. Już drugi raz z kolei, z naszym partnerem Kolejami Śląskimi, chcemy dowieść tutaj kibiców z aglomeracji śląskiej. O szczegółach kolega z kolei nam opowie. Natomiast jeszcze raz chciałbym podkreślić, że tu w tym hotelu trzeba stworzyć zawodnikom naprawdę fantastyczne warunki pobytu. Będą mieli blisko do estrady, na której się będą odbywać koncerty. Dlatego jest to nowość. Nie ukrywamy również, że będziemy obserwowani bacznie przez ludzi z PiS-u, ale jesteśmy do tego, sądzę, dobrze przygotowani i wszystko powinno się udać. Nie będziemy przeżywać już kolejnych stresów typu, że Wisła znowu wypada gdzieś tam z kalendarza, bo chcemy tej imprezy robić. Taka jest wola Polskiego Związku Narciarskiego i myślę, że pan burmistrz również to potwierdzi, że miasto Wisła też chętnie gości tutaj. Specjalne, które przywiozą pasażerów z aglomeracji śląskiej do Wisły, a także odwiozą ich po zakończeniu zawodu. Pociągi te przyjadą z Gliwic przez Katowice, Pszczynę, Wisły, Wisło. Są one wyprasowane w ten sposób, że umożliwią skorzystanie z oferty miasta Wisła. Pociągi te przyjadą około godziny 15, a wyjadą po zakończeniu skoku po godzinie 23. Dziękuję bardzo. Dasz co nie mogę ważniejsze. Dla pasażerów posiadających ważny bilet na zawody Pucharu Świata w Wiśle, przejazd tymi pociągami specjalnymi, tylko wyłącznie tymi, będzie darmowy. Oczywiście każdy pasażer może pojechać tymi pociągami specjalnymi, które będą zastosowane w te dni, ale będzie musiał zapłacić za bilet zgodnie z taryfą Kolei Śląskiej.
wspiął się na wyżynie ten Puchar Świata, że Puchar wrócił bardzo dobrze. Po to stocznię budowaliśmy, byłem przy rozbudowie, modernizacji czy budowie stoczni w Malince, żeby rozgrywać zawody najwyższej rangi. I też potwierdzam, że ten, co nic nie robi, to nie robi błędów. A my możemy tylko wyciągać wnioski. Jesteśmy po pierwszym pucharze i myślę, że drugi już będzie przechodził do żadnych usterek. Ja życzę, jak może tego nie dożyję i tak będzie, ale życzę Pucharowi Świata, że to będzie tak wspaniały jubileuszy jak Tydzień Kultury Beskidzkiej, czyli żebyśmy przynajmniej 50 razy spotkali się w Malince. Bo wierzę, że to, co było zapoczątkowane przez Adama Małysza, czyli to, że teraz mamy tych wspaniałych zawodników liczących się w światowej czołówce, to tylko świadczy, że właśnie to się nam należy i nie tylko Zakopane, ale Wisła może w kalendarzu się pojawić. Natomiast ja myślę, że tutaj tak siedzę w pewnym towarzystwie, bo mnie nie wyrną ze środka Piotr, jaki prezes. Moi drodzy, ale Piotrkowi kiedyś niedawno mówiłem, że wygrał na tej społeczności, na której Adam też wygrał i potem tak wspaniałe sukcesy. Także myślę, Piotrku, że to wszystko przed Tobą, przed śladami z całego serca życzę Państwu wszystkiego dobrego i zapraszam podczas zawodów i letnich, i zimowych. Jeśli chodzi o stan przygotowań, tak jak podobnie jak w ubiegłym sezonie, naszym celem jest zima, czyli patrzmy właśnie do przodu, a to co po drodze to są dla nas strefy kontrolne. Oczywiście Grand Prix, którym jesteśmy gospodarzami, jest traktowany szczególnie, tutaj chcielibyśmy się dobrze zaprezentować. W tej chwili jesteśmy po dwóch zgrupowaniach, już przed nami jeszcze dwa i później zaczną się start. Będziemy zaczynać startami w Intercellen i w tym roku inaczej jak w ubiegłym. Swoje jest drugi punkt programu. To ja dziękuję. Jeszcze prosiłam o zabranie głosu Piotra Żułę. Jak z jego perspektywy proces przygotowań przebiega? Znaczy, no, okres przygotowań przebiega bardzo dobrze. Treningu jest wystarczająco. Forma wnosiła dbać. Służyły temu, czemu mają służyć. Będą służyły młodym zawodnikom,
którzy nie tylko chcą rozpoczynać karierę, ale również nie będą szczęśliwi naszego miasta, bo już dzisiaj technicznie nie wyglądają najlepiej. Także myślę, że w centrum miasta z nowym kierunkiem i oświetleniem będzie to też atrakcja turystyczna dla ludzi przyjeżdżających do naszego miasta. Także myślę, że już nie powinno się nic złego stać i będziemy się wszyscy cieszyć, jeżeli już pod koniec sierpnia czy na początku września nie będziemy rozmawiać o tych stoczniach, ale będziemy oglądać efekty prac, które się będą wykonywały na tych